Siemanko, witam na kanale Porachowane z tej strony Iza. Dzisiaj będę rozkładać kasiorę do wyzwań oszczędnościowych, takich co robię co tydzień. Aczkolwiek powiem wam, że się dziś po prostu roztapiam. No ale już się wzięłam i mam zamiar nagrać. Nagrałam też filmik na TikToka, jeśli ktoś was obserwuje, to zapraszam. I co? No i chciałam wam powiedzieć, że podkradnę trochę pieniędzy z kopert tych takich wydatków naszych zmiennych, bo w tym tygodniu nie mam żadnego dodatkowego dochodu, żeby po prostu poodkładać w te wyzwania, a chcę jednak co tydzień je robić, żeby to było, wiecie, takie bardzo, bardzo systematyczne. Więc oczywiście podbiorę z koperty na jedzenie, bo tam widziałam, że jest sporo drobnych. Na razie z innych kopert nie będę podbierać, bo no miałam dość duże wydatki w tym tygodniu, ale jeszcze podsumowania tak naprawdę nie robiłam, bo dopiero mamy środę. Ale myślę, że z tej jedzeniowej spokojnie mogę tu podebrać, bo zostało dość sporo jeszcze. O, może ja wezmę te 20 i 10, a te 150 zł jeszcze zostawię. Ogólnie lodówkę mam pełną, mam zrobiony obiad na jutro, mam wszystkie zakupy na obiad piątkowy i sobotni, także obstawione, jeśli chodzi o takie główne posiłki, to jesteśmy, tylko pewnie będę jeszcze dokupować jakieś tam lody czy przekąski, wiadomix, jak to latem bywa. Drobne też są, też widziałam. Dość sporo. O, się cieszę, że je w końcu wyjmę. Będzie troszeczkę lżej. Powiem wam, świetnie mi się sprawdza system tygodniowy i cieszę się, że do niego wróciłam, bo na pewno będę mogła zaoszczędzić więcej, chociaż zobaczymy, jak to będzie, jak przyjedzie mój mąż. Dobra. Mniej więcej ile tutaj mamy? 20, 40, 70 zł. No spoko, to tak myślę akurat, może nawet jeszcze coś więcej nam się uda zrobić, bo są tu jeszcze, o, tu są piątki, dwójki, wspaniale. Dobra. No dobra, to jedziemy, nie ma co przedłużać. Jeszcze co wam chciałam powiedzieć, aha, słuchajcie. Ja sobie ściągnęłam, wydrukowałam i zalaminowałam wyzwania od takiej dziewczyny, która też prowadzi budżet, to jest budżet zagraniczny i ona się nazywa The Dramatic Panda. Ona udostępnia na karcie społeczności u siebie swój dysk Google i tam ma właśnie dużo takich fajnych, kolorowych wyzwań, takich mini wyzwań, albo do rzucania kostką. Wiecie, oni lubią w Stanach robić dużo takich mini wyzwań, oni robią i Mini Mondays, i Freebie Fridays, i jeszcze jakieś tam wtorki. I w kółko tam te dolarówki oszczędzają, fajne, fajnie, bo naprawdę mogą sobie dużo tych pieniędzy zaoszczędzić. I ja, słuchajcie sobie, no nie mogłam się oprzeć. Też widziałam u kogoś innego na profilu, kto polecał właśnie ten profil. Takie wyzwanie z przyjaciółmi. Ja uwielbiam przyjaciół, to jest mój ulubiony serial, więc nie mogłam się oprzeć, naprawdę. No i słuchajcie, Atomówki, bajka mojego dzieciństwa, też nie mogłam się oprzeć. I myślę sobie, że jak będę miała okazję, to włożę te wyzwania w mój segregator i będę sobie też uzupełniać, ale najpierw muszę skończyć te wszystkie, co mam. Także polecam, jeżeli ktoś z was na przykład nie chce sobie kupować jeszcze żadnych wyzwań, to jest naprawdę wielu, wielu twórców, szczególnie w Stanach, którzy udostępniają darmowe pliki do druku i jak najbardziej można sobie drukować, można sobie laminować, jak tam macie ochotę. U mnie na karcie społeczności też znajdziecie takie darmowe pliki, zapraszam, a jeżeli wspieracie mój kanał, to macie ich jeszcze więcej. Dobrze, 15.30 nie uzupełniam, bo sprawdziłam sobie, że w poniedziałek następny jest 15 i wtedy sobie uzupełnię w przyszłym tygodniu. Na pewno zrobię sobie 52 tygodnie. Dyszka. O,
O, kończy się miejsce. Dzisiaj mamy którego? 10. Matki Boskiej Pieniężnej. Dla niektórych 280 zł. Tak, ja dzisiaj spłacam kredyt, dziś mi schodzi. Muszę sobie zawsze przygotować kasę na koncie. Dlatego wiem, że akurat dzisiaj jest 10. Dobra, tu wrzucimy dwie dyszki. Boże, powiem wam, że normalnie stoję w miejscu, siedzę i się pocę. Tak mi jest gorąco dzisiaj. U nas jest ponad 30 stopni, nie wiem jak u was, pewnie wszędzie jest tak w Polsce. 560. Piękna kwota. Trochę mnie zaczyna boleć głowa. Chyba sobie zrobię jakąś kawkę zaraz. Słuchajcie, miałam tak gorąco w biurze od rana, znaczy całe wakacje w zasadzie tak mam, no ale dzisiaj wyjątkowo, że nawet no, ostatnio pracuję w nocy, bo dopiero po południu robi się jakoś tak w miarę wynośnie, żeby tu usiąść i pracować. Mam wiatrak. Bardzo się zastanawiam nad założeniem klimatyzacji, tylko kurczę, no nie mam za bardzo na to kasy, wiecie, tak typowo pod to uzbieranej. I to mnie tak trochę hamuje, no ale zastanawiam się, czy jednak nie poświęcę jakiejś koperty i albo też kilku. I czy nie trzeba będzie tego zrobić, bo jest co roku jest coraz gorzej. Piątki w piątki. Już włożę za 12. To jeszcze idę do apteki. Byłam też w poniedziałek, ale fajnie, bo przynajmniej sobie trochę to robię. Dobrze, wtoreczek. Wtoreczek był wczoraj, 9 zł. W zasadzie chciałam ten film nagrywać wczoraj, ale też nie mogłam się jakoś zebrać. Wrzucę zeta i wyciągam dyszkę. A, nie wpisałam. Izabela, obudź się. 10 plus 9. Bardzo ładna kwota tu się też robi. Jestem bardzo zadowolona, że tak systematycznie ogarniam te wyzwania. Tutaj nawet jestem już na plusie. Cały lipiec mam do przodu. I się zastanawiam, co teraz, czy włożyć już na sierpień? Nie, na razie nie. Wrócę do moich mini wyzwań lipcowych. Ja sobie zrobiłam tu zeta, 2 zeta i rzut kostką. Może najpierw sobie rzucimy, póki mam jakieś drobniaczki, tylko czy ja mam jakąś kostkę? Mam cały worek kostek. O, może być ta. 3. Dobra, jedziemy dalej. 5. Może jeszcze raz. I 1. To mamy 9. Dobra, a tu mam gotówkę, to może dyszkę. Okej. Teraz sobie coś tutaj pokolorujemy, czy nie? Dobrze. Oglądałam sobie filmy dziewczyn, wszystkie super, bardzo mi się podobają. Też czekam na paczuszki z nowymi segregatorami, też że zrobię wam unboxing, a co? Trzeba wspierać wszystkie małe biznesy. Może z tego to muszę tylko. Ale mi tu pipa ten zegarek. No.
czas leci, wiecie, na pracy schodzi. W zasadzie większość dnia pracuje. W sumie to wieczór i popołudnie i północki. Wiecie, nie chcę tak siedzieć całą noc, żeby potem w miarę jakoś wstać jeszcze następnego dnia, bo teraz codziennie rano chodziłyśmy właśnie z Zosią do tego koteczka. Ale już dzisiaj był ostatni dzień, bo rodzinka wraca z wakacji. Było fajnie i tak się opiekować taką słodziarą. Dobra, ale pokolorowałam. Patrzcie, patrzcie i podziwiajcie. Mój talent. Dobra, tutaj włożę sobie złotówki. Raz, dwa, nie, to piątka. Trzy, cztery, pięć, sześć. I ten drinczek może zróbmy sobie taki. Raz, dwa. Mam nadzieję, że nie wpycham mojej głowy znowu w kadr. 4, 5. Wczoraj sobie robiłam pierwszy raz w życiu olejowanie włosów, bo się oglądałam jakichś TikToków oczywiście. I powiem wam, że pomimo usilnych starań i tak nie spłukało mi dobrze, mimo że to wszystko zrobiłam według wskazówek. Jakąś tam metodą, OMO metodą taką, tu robiłam tak, tak. I muszę dzisiaj znowu myć tą głowę. Ogólnie nie lubię myć głowy w tym podniu, bo ja myję głowę raz na tam 3-4 dni. No ale muszę. I mam 5 dwójeczek. Jaki kolor sobie tu dać? Może taki. Dobra. Dobrze, że nie widzicie mojej bani dzisiaj. Okej. I mamy 5 gałeczek. A może taki żółty, że robię sobie. Czy to jest zielony? Ja już nie wiem. Dziwne te kolory. No dobra. No patrzcie, jak tu jest kolorowo. No po prostu baja. I mamy 5 dwójeczek. Dobra, drobne są w kopercie. I zostało mi 30 zł. I wiecie, co ja zrobię? Ja zrobię tak. Czy tu jest dyszka? Jest. To tak. Tutaj włożę 15. Już jednak nie zostawię tego na poniedziałek. Ja z bani po prostu. No nie chcę mi się tam szukać kolejnego segregatora. I mamy 10 plus 15 i tutaj już mamy 150. Tak, no nieźle. Też fajne to wysłanie, bo tylko raz na jakiś czas się wrzuca. Jeszcze jedna dwójeczka. Dawaj ją tu. Raz, nie, dobrze włożyłam. No to jeszcze jedno malujemy. Wszystko rozkładamy dzisiaj. Muszę troszeczkę nadgonić, bo właśnie nie wiem, co z tą klimą. Dobra, jest kolejna dwójeczka. I słuchajcie, jednak tutaj też już coś sobie wrzucimy w sierpień.
Mam 15. Wspaniale. Zawsze to jakiś początek dobry. A im prędzej uzbieramy, tym prędzej będziemy się cieszyć. To jest już tak dużo tych wyzwań. Jezu, mi jest tak gorąco, że już nie mogę nawet tego włożyć. O, brawo ja. Tu się jeszcze tasiemki nie doczekała koperta. 10.07 plus 15.540 zł. Wspaniale. No dobra. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o wyzwania, a te drobniaczki przykładam sobie do mojej kasetki. Jutro zabieram właśnie kasetkę do apteki, żeby opróżnić kasetkę, skarbonkę, żeby opróżnić tych groszówek, 10 groszówek i tak dalej. Jeszcze jest tylko jedna rzecz, którą chciałam Wam pokazać. Otóż na prośbę jednej tutaj z obserwujących, którą serdecznie pozdrawiam, wyzwanie 100 kopert w formie tej z segregatorem zyskało dwa nowe wyzwania. Jedno jest na kwotę łączną 5500 i to jest 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 razy 10. I słuchajcie, 10 tysięcy, jak już ktoś chce iść naprawdę na grubo, tu jest 100 kopert po 100 zł. I wiecie co? Stwierdziłam, że to wyzwanie naprawdę jest super, super pomysł i wydaje mi się, że chyba też się na nie rzucę, jak skończę to. Ale to są na razie, wiecie, tylko takie plany, na razie dalekosiężne. Zobaczymy, jak mi to wszystko po prostu wyjdzie. No i co? Ja już skończyłam na dzisiaj z rozkładaniem pieniążków. Teraz będę nagrywać następny film, pewnie z podsumowaniem drugiego tygodnia lipca, chyba że wskoczy mi jakiś dodatkowy dochód, bo mam parę rzeczy na Vinted wystawionych, no to wtedy zajmiemy się tymi dodatkowymi pieniążkami. A ja życzę Wam udanej resztki tygodnia i do usłyszenia w kolejnych filmach i myślę, że właśnie w następnym takim weekendowym filmie na moim kanale, jeszcze zanim pojadę na urlop, będzie dla Was małe rozdanie, żeby umilić Wam po prostu wakacje. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa.